Skutki wprowadzenia nowych przepisów w kodeksie drogowym od nowego roku można już zauważyć. Policjanci ruchu drogowego rzeczywiście zauważyli, że kierowcy jeżdżą ostrożniej, przede wszystkim zwolnili. Zwolnili, ale są kierowcy, którzy otrzymali już najwyższe mandaty. Nie jest tak, że dalej, że nie dochodzi do żadnych wykroczeń. Choćby dzisiaj poranna sytuacja na ulicy Wolności 45. Na przejściu dla pieszych nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu 39-latek. Przez przejście dla pieszych przechodził młody człowiek 15-letni, który wręcz musiał salwować się ucieczką, aby nie zostać potrąconym. Wobec tego kierującego został zastosowany najwyższy w tym momencie mandat, właśnie 2,5 tysiąca złotych, więc tak jak widać, no dalej są takie sytuacje, gdzie dochodzi do wykroczeń. Te sytuacje są niebezpieczne, a zabrzeńscy policjanci nie wahają się w takich sytuacjach stosować tych najwyższych środków karnych. A takie są i to nie tylko za przekroczenie prędkości, ale właśnie za nieprzepuszczenie pieszego na pasach. Faktycznie jest tak, że najczęściej, najbardziej poszkodowaną osobą, jeśli mówimy o wypadkach, to są osoby z tak zwanej grupy niechronionych uczestników ruchu drogowego, czyli piesi, rowerzyści. Dlatego wydaje mi się, że konstruowanie przepisów w taki sposób, aby właśnie oni byli najbardziej chronieni, jest zasadne. I zasadne jest też to, żebyśmy my, jako piesi, zawsze przechodząc przez pasy, upewnili się, że nic nam nie zagraża. Dlatego nie przebiegajmy przez pasy, nie patrzmy w telefony komórkowe i nie słuchajmy głośno muzyki, bo bezpieczeństwo zależy od nas wszystkich.